Witam wszystkich serdecznie w kolejnych moich zmaganiach powietrznych w grze War Thunder. Chciałbym dzisiaj zagrać Bufortem, Bufighterem Sorki MK10, używając właśnie też jego ciężkich działek. No i chciałbym przedstawić też taką mapkę. Nie udało mi się tych alpejskich łąk tam znaleźć, ale myślę, że będzie podobna mapka, też ładnie przedstawiająca góry i okolice, cały widok. No i tutaj zobaczymy, jak sobie ten Bufighter poradzi, bo to jest ciężki myśliwiec. Nie będzie tak zwrotny jak myśliwce, takie przechwytujące, tak? No ale zobaczymy jak to, jak w ogóle sobie tutaj damy radę, bo te uzbrojenie tego Bufightera jest po prostu też bardzo niebezpieczne. No i nie damy się. Nie damy się. Weźmiemy tutaj liczba graczy, a zwiększymy do 6. Niech będzie tam. Zobaczymy, jak to zareaguje w ogóle. Zareaguje komputer na takie zmiany. Bo ostatnio coś nie za bardzo. Dobra, szczyt świata. Też mapka taka krajobrazowo ładnie się tutaj wygląda, przedstawia. Dobra. Oczywiście widok z trzeciej kamery. No i zobaczymy, jak to tutaj nam. Tak. Zamek. Góry piękne. Super jest. Ciach. Most jakiś. No mam nadzieję, że nie będę musiał tam uciekać gdzieś wśród tego mostu, bo czasami trzeba szybko na dół uciekać przed myśliwcami. Bardzo ładne jezioro. Super widoki, zobaczcie, jakie góry. Oj, sonia. Po prostu niekiepska mapka, niekiepska. Wow. Wow, wow, wow. Są już koledzy. Wellington i Buford. No, no, no. Najgorzej będziemy mieli oczywiście z tym. Już mnie zachodzi. Już byś chciał. Spróbujemy tego Wellingtona. O, to jest ciężki orzech do zgryzienia, bo jest strasznie opancerzony i ma dużo działek. Słyszycie te odgłosy tych karabinów? Boże, to jest dosłownie masakra, nie? Pruję do niego na maksa, tak żeby go od razu wyeliminować, bo on jest też strasznie niebezpieczny. Sypie się. Dobra, już wystarczy. Aż olejem chlapnęło. Boże, nic nie widzę. Muszę uciekać, bo znowu słyszę tego. Znowu słyszę tego malca. Ja się go boję, bo on jest szybszy ode mnie. Gdzie on w ogóle jest? Nie widzę go. Jest. Dobra. Spitfire. Bardzo mocno sypie ołowiem. No, widzicie, co robi? Spróbuję go jakoś wyświdrować, ale nie wiem, czy dam radę. Może wyjdę. Ja go tylko maznę troszkę i on już będzie miał dosyć. Dobra. Już troszeczkę poczuł. Ma szczęście, że się przeładowywuje, bo już by inaczej zapiszczał. Ale dobra. Co on robi? Chyba już z tego nie wyjdzie.
No, jakoś mu się udało. Żebym ja się czasami nie rozwalił. Jezu, jeszcze BF. Dobra, Spitfire się rozwalił, jednak musiał tak dostać, że coś mu się tam stało. Ale znowu teraz, ach, Messerschmitt, nie wiem co gorsze. Czy ten Spitfire, czy Messerschmitt. Myślałem, że dostał przed chwilą. Ouu, to było trafienie. Koniec. Jest. W gruncie rzeczy nic mu się nie dzieje, ale zobaczcie. Chyba pilot został tak przetrącony, że. Bum. Tak. Oj, coś do mnie sypie i to dosyć mocno. Niedobrze, mam problemy. Arata, czyżby to jakiś Włoch? Jeszcze dobrze nie rozpoznaję samolotów. Oj, 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 będę miał problemy z nim. Bardzo szybko zawraca. Ale ja... Nie jestem gorszym pilotem, myślę. I po prostu... Oj, siedzi mi, siedzi mi. Jak nie wyjdę na wysoko, to koniec. Już nie mam gdzie nurkować. O, właśnie, jest niedobrze. Jest za mną cały czas. Skubany. No, kolega się zajął, ale co z tego? Ja nie mam wysokości. I będą problemy. O! Ups, nie wyrobił. Nie wyrobił. Drugi chyba też nie wyrobił. O, kolega. On ma tylnego strzelca jak zwykle. To są te Junkersy, co wcześniej. Mieliśmy z nimi do czynienia i one potrafią być też niebezpieczne. Och, koniec. Koniec. Niestety. Już, kolego, oberwałeś ode mnie takiego pancza, że niestety nie wyjdziesz z tego. Ma problemy. To już jest koniec, tak. Nie przy tych działkach. To jest po prostu... Tutaj są 20 mm działka, ale w porównaniu do tej Air Cobry tam, to niby jest mało, ale... Tutaj, no, on szybciej strzela, bo to słychać nawet, jak lecą te krótkie serie. To jest raz za razem. Air Cobra to były takie pojedyncze strzały. To też jest wtedy całkiem
inaczej już jest, podchodzi się też do takiego strzelania. Tutaj jak poleci krótka seria, no to tam któryś zawsze trafi, tam nie maźnie, chociaż no też nie tak łatwo jest trafić. Wychodzi mi tutaj jeden na plecki, muszę uciekać. Już by chciał. No i jest ten most. Mówiłem, żeby z nim czasami nie mieć coś wspólnego, bo... Koniec. Zobaczcie. To jest właśnie to. Posypał się. Dobra, wyskoczył. Panie. Maszyna spada. Bum. Dobra, pełna moc. Spróbuję nabrać wysokości pomiędzy tymi grzbietem. Coś słyszę. Hurricane. Niedobrze. Mam nadzieję, że ucieknę mu jeszcze. Oj! No i jest to jezioro, bardzo ładne, ale nie w tej chwili. O, rozwalił się. Tam! Nie wyrobił! No właśnie, czasami prędkość jest zgubna. Mamy bardzo szybki samolot, ale słaby refleks. I koniec. Na zakręcie nie wyrobił. I przywalił w skałę. No dobra, lepiej dla nas. No ale to jeziorko, tam na dole jeszcze w ogóle jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, taki step taki, nie wiem. No bardziej taki teren podmokły chyba wokół jeziora. Jakieś może torfowiska. Beaufort, dobra. Spróbujemy coś wymodzić, chociaż jest daleko. No ale kilka ładnych trafień było, sami musicie powiedzieć. Oczywiście chciałbym, żeby tego było więcej. O, dobra, zajmę się nim. Tak chciałbym w przelocie najlepiej trafić, ale nie wiem, czy mi się uda. Och! Było trafienie. Dobra. Odejdę na chwilę. On już ma problemy. Krótkie serie, tak żeby... Chciałbym się skupić. O, ale to było soczyste. Dobra, już. Już w gruncie rzeczy. Już tam nie wyrobi. Dobra, zawrócimy. Dobra. Wellington. No, może tutaj przeciwnicy nie są jacyś tacy super ekstra, no ale te hurricane'y takie, no BF tam był, nie? To nie jest łatwy przeciwnik, kurczę. Tak samo Wellington. Jest mocno opancerzony i ma bardzo dużo KM-ów, bo sami wiecie, że to były takie latające fortece i tam mogę się na niego sam naciąć. Dobra.
Obejdę. Spokojnie. Zobaczymy, czy tutaj nie ma więcej koleżków. Chyba nie ma. Chciałbym go jeszcze maznąć, ale poczekam na TKM-y. Nie wiem, dlaczego Wellingtony się tu pokazują jako cele. Wolałbym bardziej myśliwce. Dobra. Ups. Sypnęło się coś z niego. Prawdopodobnie jakieś odpadły mu elementy, nie wiem, skrzydło albo statecznik jakiś, może pionowy albo coś. Chciałbym podlecieć bliżej i pokazać to, ale no troszeczkę jeszcze się go obawiam, bo mógłbym je maznąć tak, żeby mi się odechciało. Tam coś leci dalej. Dobra, spróbujemy jeszcze może. Dobra. O, no właśnie, teraz to już skrzydło, no niestety, no pęd powietrza robi swoje, tak? Bo to w gruncie rzeczy nie te pociski rozwalają. Dobra, goście wyskakują. Tylko już po prostu, no co, sama fizyka, nie? Już pęd powietrza tam rozrywa te wszystkie elementy. O, właśnie, dobra. No ale misja nieudana, nie wiem dlaczego, o co tak naprawdę chodzi w tych misyjkach, ale dobra. Myślę, że tutaj jakieś po prostu były, jakieś były tutaj efekty, także dobra, bierzemy na OK. Wychodzimy do garażu, czyli, znaczy, no dobra, słuchajcie, taka krótka bitewka, nie? Tu myślę, że jakoś udało mi się pokrótce pokazać właśnie te śmiercionośne działka też Biofightera. No i tam troszkę tego widoczku. Także no, będę starał się pokazywać no niby wszystkie maszyny, te, które mam, ale zaczynam od takich swoich ulubionych, bo lubię grać tymi trollami, ciężkimi działkami. No i lubię sobie tam robić różne takie właśnie wyzwania, nie? Sami widzieliście, że bitwa z szybkimi myśliwcami typu BF czy właśnie Hurricane to nie jest taka łatwa sprawa. Przecież on może nas oblecieć równie dobrze 10 razy, a my zanim takim wielkim kolosem nawrócimy, to po prostu jest słaba sprawa. Fakt, że gdybym wziął może boty na wyższym poziomie, to byłoby trudniej. Pewnie kiedyś to zrobimy, ale tymczasem taki krótki filmik pokazujący właśnie, że pomimo małych umiejętności tam można się też dobrze bawić, bo ustawiamy sobie poziom trudności i głównie chodzi o zabawę, nie? Dobra. Spróbuję wymyśleć w następnym filmiku coś innego, może albo coś na wyższym poziomie. Będzie też chyba jakaś inna mapka. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam ponownie. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.